Hej, hej, mam nadzieję, że wszystko u Was w porządku i że spędziliście fajny dzień. Witam Was w piątek i już od razu Was zaproszę po pierwsze do polajkowania tego filmu, do dania łapki w górę i oczywiście do subskrypcji, naciśnięcia dzwoneczka też koniecznie. Pamiętajcie też oczywiście o zakładce Społeczność, gdzie tam się z Wami komunikuję, pytam o różne rzeczy, zapowiadam filmy przed premierą. No i oczywiście czasami też możecie wziąć udział w ankiecie i wybrać na przykład temat następnego odcinka. Pamiętajcie, że ten kanał powstaje razem z Wami. To jest mega ważne i mega istotne. A teraz już przeskakujemy do tematu, jakim są oczywiście plotki na temat epizodu 9. I tutaj, uwaga, uwaga, chciałbym tutaj zrobić taki pewien mały disclaimer. Otóż informacje, które Wam teraz przedstawię, mam... czy pojawiły się na spotkaniu z inwestorami Disneya. To spotkanie miało już miejsce kilka dni temu, także pewnie jeśli śledzicie jakieś tam wycieki, plotki dotyczące Gwiezdnych Wojen, dotyczące epizodu 9, to pewnie o nich słyszeliście. Natomiast tutaj muszę od razu zaznaczyć, słuchajcie, uwaga na spoilery, ponieważ te informacje pojawiły się na spotkaniu z inwestorami u Disneya, w związku z tym są dosyć prawdopodobne. Więc tutaj uważajcie naprawdę na spoilery. Uwaga, uwaga, uwaga. Jeśli nie chcecie spoilerów z epizodu 9, no to niestety, przepraszam, ale nie oglądajcie dalej. Aczkolwiek, no słuchajcie, to jest tak, że to, wiecie, ktoś opowiada to, co zapamiętał z tego spotkania, pewnie coś poprzekręcał, coś jest wyrwane z kontekstu. No więc ja bym się tutaj też aż strasznie jeszcze na tym etapie tych spoilerów nie bał. Przypominam, że ponad rok nas dzieli od premiery epizodu 9, więc jakby spokojnie, spokojnie, nie popadajmy tutaj w szaleństwo. Także uwaga, uwaga, spoiler alert i jedziemy. Jedną z najbardziej istotnych rzeczy, nad jaką się wszyscy zastanawiali, to jest to, kiedy czy jak daleko po The Last Jedi będzie się działa akcja epizodu 9. No i wiemy już mniej więcej, będzie się działa około roku po The Last Jedi. I no słuchajcie, to jest mniej więcej podobny okres jak pomiędzy na przykład epizodem 5 i 6, zatem no nie jest to nic dziwnego, ale co bardzo istotne, to nie będzie jakby natychmiastowy przeskok, bo zauważcie, między epizodem 7 a 8 w zasadzie przerwy nie było, w sensie fabularnej przerwy, także to się działo niemalże natychmiast. Zatem no tutaj około roku przerwy będzie między akcją tych dwóch filmów. No i oczywiście tutaj Kylo Ren będzie grał pierwsze skrzypce, a tak naprawdę ten duet Kylo Ren i Rey będzie grał pierwsze skrzypce. Kylo Ren będzie próbował się wbić, w cudzysłowie oczywiście, w buty Snowka i w tym celu, czy być może w tym celu, aby no, być takim groźniejszym dowódcą, słuchajcie, poskleja swój hełm. Poskleja swój hełm, ten, który rozbił, jak pamiętacie, w epizodzie 8. Poskleja go taką, nie wiem, jakąś czerwoną żywicą, jakimś czerwonym środkiem. W każdym razie to, kiedy założy ten hełm, to będzie wyglądało tak, że ma, wiecie, takie czerwone, jakby, nie wiem, promienie na twarzy, takie lekko świecące być może, chociaż nie wiem, czy świecące. Oczywiście będzie się pojawiał w tym hełmie dużo, dużo częściej. No nie oznacza to oczywiście, że go nie zdejmie tego hełmu, natomiast będzie się w nim pojawiał dużo, dużo częściej. Skoro całość ma się skupiać na konflikcie Kylo Rena i Rey, no to oczywiście Rey musi mieć broń. A jak pamiętacie, miecz świetlny Luke'a Skywalkera się, no tak jakby rozpadł pod koniec The Last Jedi, w związku z tym, no Rey będzie miała za zadanie poskładać swój miecz świetlny. Oczywiście zbuduje swój własny miecz świetlny, ale jakby bazując na tym mieczu Luke'a Skywalkera, który miała ze sobą ten, wiecie, przepołowiony miecz świetlny. Oczywiście pojawi się też droid. Droid będzie miał podobno na imię Dio i będzie takim kompanem, czy nie wiem, nie chcę tutaj użyć słowa przydupasem, w każdym razie będzie kompanem BB-8'a, będzie miał taką stożkowatą głowę podobno. No i oczywiście no, należy się tutaj domyślić, że to będzie taki comedian relief tutaj dodany, czyli pewnie jakieś interakcje między tymi dwoma droidami to będzie miało być to, co wprowadza jakiś tam element komediowy do filmu. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, w każdym razie, no wiecie, nowy droid to nowe możliwości sprzedawania zabawek, więc więc to jest zawsze fajne. No i oczywiście mają się pojawić nowe planety. Oczywiście nie bardzo wiadomo, jakie mają się pojawić nowe planety, ale podobno ma być jedna planeta, która ma być dżunglą. No i oczywiście tutaj, jak trochę pokopałem, no to wszyscy fani zaczynają się zastanawiać, czy może Scarif?
Skarif, no to było takie, prawda, wybrzeże morskie, trochę dżungla. Jak dżungla, no to może Endor, wiecie, ale to ma być z kolei nowa planeta, więc być może nikt tutaj, wiecie, no przypuszczenia możemy sobie oczywiście snuć tutaj bardzo, bardzo długo. Natomiast no, nowa planeta, która ma się koncentrować na krajobrazie dżunglowym, czy krajobrazie dżungli, jakby to lepiej powiedzieć. No i zobaczymy, co się tam będzie działo. Może jakaś finalna walka. Wiecie, jakieś połączenie akcji, być może nawiązanie do Rogue One, że trylogia nawiązuje do spin-offów. Wiecie, takie jakby połączenie tego świata w jedno. Może by to miało jakiś sens, natomiast ja bym tutaj stawiał raczej na zupełnie nową planetę. No i tutaj oczywiście to już ode mnie taka ciekawostka, czy taka chęć może ode mnie. No ja bym chciał, żeby tą nową planetę przerobili na mapę do Battlefronta, bo bardzo chętnie bym zagrał na jakiejś dżunglowej mapie w Battlefroncie. No i oczywiście pozostaje nam tutaj kwestia rycerzy Ren. Podobno rycerze Ren wracają, czyli rycerze Ren pojawią się w epizodzie 9 i podobno odegrają dosyć istotną rolę w tym filmie. To nie jest tak, że oni nie żyją, że Kylo Ren ich pozabijał. Wiecie, no, ich brak w epizodzie 7 i potem 8 był dosyć mocno wypominany. Tutaj, że ich wprowadzono w epizodzie 7, w zasadzie tak tylko zajawiono. No i żadnej większej roli potem dalej nie mieli. No więc tutaj podobno Lucasfilm i J.J. Abrams ma zamiar to nadrobić. No i pokaże nam rycerzy Ren, którzy no, będą odgrywali jakąś istotną rolę. Co więcej, pojawiła się plotka, ale tutaj już uwaga, uwaga, ja w to nie wierzę, żeby tak było. Podobno tytuł epizodu 9 ma brzmieć właśnie The Knights of Ren, czyli Rycerze Ren. I no, ciekawe, natomiast no, podkreślam jeszcze raz, ja w to nie wierzę, bo tytuł Rycerze Ren jest, nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się jakoś mało Star Warsowy. Nie potrafię tego jakby umotywować, tego mojego uczucia, dlaczego to jest mało Star Warsowe, natomiast no, tak mi się wydaje. Zresztą oczywiście możecie dać znać w komentarzu, co o tym tytule myślicie. The Knights of Ren, czyli Rycerze Ren. W ogóle dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tych plotkach. Ja jestem trochę podjarany, no bo wiecie, konflikt Rey i Kylo Rena. Kylo Ren, który będzie próbował się wbić w buty Snowka, będzie próbował właściwie tutaj dowodzić First Order, także no coś niesamowitego. No i oczywiście wygląda na to, że wiemy z tych przecieków, ten film ma mieć być o bardzo dużej skali, mieć bardzo dużą skalę, być, że tak powiem, duży, czyli pokazywać może już niekoniecznie taki mały, lokalny konflikt między jakimś tam ruchem oporu i jakimś tam First Order, tylko tak naprawdę być duży na całą galaktykę, tak jak zresztą była galaktyczna wojna domowa w klasycznej trylogii, prawda? To tyle ode mnie. Pamiętajcie o komentarzach, piszcie dużo komentarzy, dajcie mi znać, co myślicie o tych ciekawostkach, o tych plotkach. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym filmiku na kanale Biblioteki Osus, który będzie już w najbliższą środę, oczywiście jak zwykle o godzinie 19. Także czekajcie, ale no, wrzućcie suba, żebyście nie przegapili środy o 19. Trzymajcie się, niech moc będzie z wami. Pa, pa.